Pokazać wam raj? Chodźcie. Pokażę wam grzybowy raj kurkowo-borowikowy na moim ulubionym miejscu. Do zbierania grzybów. Przepięknym miejscu z małą retencją, z zadbaniem o wodę tam po prawej stronie. By takie okazy jeden przy drugim mogły sobie swobodnie rosnąć, funkcjonować, cieszyć oko, dla niektórych podniebienie. Tu mamy akurat usiadkowane. Tam do góry jeszcze widzę kilka. Razem z całą rzeszą kurek po drodze. Tak to wygląda. Mógłbym tak jeszcze chodzić i chodzić i wam pokazywać kolejne grzybki. Jest tu ich całe mnóstwo borowików. W takiej oto scenerii przedstawionych. Przepięknych, przepięknych grzybków, które się zbiera. Przy śpiewie ptaków. Cudownym miejscu. Jeden po drugim. Borowiczki. Nie wiem, czy pamiętacie, jak tutaj siałem w zeszłym roku. Czyli to wszystko, co oskrobałem sobie w domu. Nie wyrzucałem do bio. Tylko wyrzucałem tutaj i stąd również jest tutaj tyle grzybów. Ile widzicie? Mnóstwo, mnóstwo grzybków w cudownym. Naprawdę w cudownym otoczeniu można naprawdę patrzeć, patrzeć i patrzeć na nie i podziwiać, jak piękna jest przyroda. Przepiękne grzyby. Przepiękne grzyby. Mnóstwo kurek. I tak jeden przy drugim tutaj sobie rosną. Wiecie dzięki czemu? Dzięki temu, że bobry tam zrobiły tamę, zrobiły małą retencję. Jest tu woda, nawet jak wszędzie jest sucho w lasach, tu też jest sucho, ale jest woda, która pozwala tym grzybom tutaj sobie rosnąć. Dbajmy o wodę, dbajmy o przyrodę, będziemy mogli się cieszyć takimi zdrowymi grzybami, które też nam dają mnóstwo, mnóstwo zdrowia. Pozdrawiamy z lasu i zachęcamy do wsparcia działań, które
które organizuję dla środowiska, nie tylko wodnego, i edukację. Pozdrawiam Was. Z tymi może dwoma. Zwracam honor. Nie rośniecie pojedynczo. Nie alienujecie się. Liczkuję się, proszę. Ale piękne. Ale piękne. Cudowne borowiki. O, twarde. Cudowne. Przepiękny kolor. Przepięknie sobie rosną. A ten też jest cudaczek. O. Inny rodzaj. Ale też śliczny. Śliczny. A już myślałem, że pojedynczo rosną. Ślicznoty. Taki las, zobaczcie. Uwielbiam skarpy. Ale cudeńka. W otoczeniu takiej pięknej przyrody. Z rana. Powrót do domu. Śniadanko. Z jajecznicą. Lekko tylko przysmażonymi kurkami, żeby organizm mógł się odrobaczyć też przy okazji. No i w takich okolicznościach sobie zbieramy te kureczki. Jest ich mnóstwo. Jest ich całe mnóstwo. Nigdy nie idzie uzbierać wszystkich. A zresztą, po co wszystkie? Skoro mogą zostać też dla innych. Mi wystarczy na bieżąco. Nigdy nie biorę na kurki dwóch wiader. Bo też mam dużo pracy. Więc nie będę tego gadał.
Pozdrawiamy z lasu. I dbajmy o przyrodę. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.